Trudniej we dwoje, bo jeśli się jest w programie, w normalnym życiu, jak ja mam jakieś frustracje, to mówię mężowi. A tutaj mieszkając w pewnym momencie pod jednym dachem, jakbym się zaczęła żalić, to zachodzi taka obawa, że Andrzej któregoś tam uczestnika przestawi, więc ja musiałam się pilnować, co ja mówię Andrzejowi, co ja mówię innym, jak reaguję. Czy pan Andrzej też się tak pilnował? Ja też, takim mieszanki charakteru ja nie widziałem jeszcze, że się żyje. Na początku ja tak myślałam, a to ja wszystko rozpracuję od strony logicznej, Andrzej. Zadania fizyczne, he's got my back, I got his back, we can wing it. Tak jak moje dzieci w tym wieku, we can wing it. To tak do końca nie wyszło. Każdy musiał stać, każdy był osobnym uczestnikiem. Każdy musiał stać na swoich własnych dwóch nogach. Są testy, nie są to wspólne testy. Rozmawialiśmy na pewne tematy, ale pewnych rzeczy Andrzej był lepszy w pewnych rzeczach, a ja w innych. No ale to była już nasza advantage przeciwko sobie, przeciwko innym uczestnikom. Tak, bo w ostateczności jednak byliście też dla siebie rywalami. Dokładnie tak było. Tylko że to, wie pani, no to nie, to była, nie była taka zacięta rywalizacja. I bardziej grupie to przeszkadzało niż nam, ponieważ oni uważali, że to jest dla nas advantage, a fakt, że ja widzę Andrzeja notatki, a on słucha, co ja mówię, bo ja mówię, to też troszeczkę... Przydatna umiejętność, nie ukrywajmy. Także to ja Andrzeja notatniczek i korzystam z opisu. Oszukiwała pani. Trochę sprawdzałam, bo Andrzej mówi, brakuje mi chyba pieniędzy. Ja mówię, o Boże Święty, to gdzie ty je dałeś? A no właśnie ten skarbnik, to jest odpowiedzialna rola już na samym początku dla pana Andrzeja. Troszkę na pewno. Ja to się cieszyłam, bo Andrzej zawsze pieniądze... Ale pieniędzy już nie zgubiłem, już nie zgubiłem pieniędzy. Zgubił swój portfel, ale znalazł. No to najważniejsze. Nie zgubiłem, schował. Ale pieniędzy nie zgubiłem. Nie. Agenturalnych nie. Nie. Ja pieniądze zawsze zadam, jeżeli portfel, kochani, także... Pieniądze jak oka w głowie, wiadomo. Bardziej pilnował pieniędzy tych, niż swoich własnych. No bardziej, naprawdę już. Ja. No to jednak dobro wspólne. Tak. Publiczne pieniądze jakby zginęły. Pierwsze podejrzenie pewno na mnie, bo myśmy jednak mieli wspólny pochód. Tak?